Siemanko, z tej strony Super za 090 i zapraszam was na drugą część przedstawienia gry Shaun White Snowboarding. Okej, a więc jedziemy w Japonii. Jedziemy, trasa w Japonii. Wczytywanie, jak widzicie. Czekamy, aż się wczyta. Wszystko ładnie, pięknie i wspaniale. Okej. Wczytało się. No a więc zaczynamy zabawę. Heli. Gdzie jest Heli? Heli. Czy to jest coś? Heli. A tu chyba nie ma Heli. Dobra, czekajcie. Gdzie by tu mapę? O, jest mapa. My chcemy na samą górę. Aha, tutaj. Aha, okej. No to... Może nie z samej góry, ale zjedziemy tutaj. Okej, trwa wczytywanie i mam mega po prostu. FPS-y są tak zarąbane, że to jest jakaś totalna masakra. No dobra, to co? Wjeżdżamy? Chyba tak. Już jestem z wami z powrotem i zastanawiam się, jak deskę dołożyć. Dobra, ja to ogarnę. Za chwilę się widzimy. Okej, jestem z wami z powrotem. Udało mi się założyć deskę i jedziemy z tym koksem. Za chwilę on nam zacznie wjeżdżać, ale... O, jest, już jedziemy. Dobra, spoko, ogarnięte wszystko już jest. I przepraszam was za to cięcie, ale po prostu ja na tyle w to rzadko gram, że sterowania niestety ogarniętego nie mam dokładnie. No więc jedziemy i... No tak jak mówiłem, że ta gra jest bardziej tak, żeby pogadać sobie z wami, niż żeby skupiać się na tym, jak gram. Więc o czym to ja... Aha, zapewne jak wczoraj mówiłem, piłkę ręczną oglądaliście, bo nie chcę mi się wierzyć, że wy nie oglądacie tych rzeczy, o których wam mówię. Więc tak, no wygraliśmy bez problemu, więc jest git, jesteśmy w top 16. No i zobaczymy, co dzisiaj jeszcze Kielce zrobią, ale... Powinni też sobie spokojnie poradzić, także no jest nic. Później tak, ceremonia otwarcia igrzysk. To jest to, co, na co czekamy tak naprawdę od jakiegoś, ja wiem, pół roku. Chyba tak. Także no, dzisiaj 17, początek. No i zobaczymy, jak kto i jak zapali znicz olimpijski, bo to jest najważniejsze chyba w tej ceremonii. No. Ej! Przewróciłem się. No i o czym jeszcze z wami chciałem pogadać? Tu mamy to, sprawa załatwiona. To też jest sprawa załatwiona. No dobra, to... Ja nie mam właściwie więcej tematów, ale możemy pogadać właściwie o jutrzejszym dniu, co jutro będzie się działo. Jutro już będzie medal, słuchajcie, będzie medal jutro dla Polski, bo jutro biegnie Justyna Kowalczyk na 10 km bodajże, więc no, mamy szansę, mamy nadzieję na jakiś medal. Nie mówię o złotym medalu,
ale mówię o medalu, który naprawdę należy się jej, należy się jej. No, zobaczymy. Jutro również mamy skoki narciarskie, ale tylko kwalifikacje do tych konkursów i nie tu chciałem jechać. Wow, co to było? Ależ prędkość. Dobra. No i co jeszcze? No tak, jutro właściwie to tylko tyle dla nas. Chociaż nie jutro, chyba biathlon jest kobiet. Chociaż pewny nie jestem. No ale no jest jutro troszkę tego. Do tego dzisiaj, jutro chyba zaczynamy w ogóle taki temat pozaolimpijski. Tenis. Słuchajcie, tenis. Puchar Federacji Kobiet. Tydzień temu mężczyźni w Davis Cupie wygrali spotkanie z Rosją 3-2. Ale zobaczymy, co nasze panie wywiną w meczu ze Szwecją. No dobra, zjechaliśmy i za chwilę będziemy już w Alasce. Dobra, dojdźmy tylko jeszcze tutaj. Ciach. O, może do tego, chociaż nie. O, jeszcze jest trochę jazdy, dobra. No to fajnie. Okej, ale tu już będziemy podchodzić do góry, ciachu. Tam po schodach pójdziemy i pożegnamy się z Japonią. Okej, czy ja tu mogę po schodach iść? Nie mogę. No więc dobra, no to lecimy dalej. Cel Alaska. Oj, ja nie jestem pewny, czy Alaskę włączyłem. O, a tu szczerze powiedziawszy nie zaglądałem. Aha. Dobra, jeszcze raz słuchajcie, weźmy cel. Dobra, teraz to już raczej na pewno jesteśmy w Alasce. O tak. Tak, myślę, że heli jest fajnie, więc tutaj akcja. Oczywiście lecimy na samą górę. Heli nas przeleci. I będzie gites majonez, co nie? Dobra, zatrzymujemy się. Czekamy. Okej, możemy zjeżdżać na dół. Bam! I od razu tę fajną lampę. Bum! Ależ lądowanie. Dobre. Yeah. Wow. Widzicie, czy wy widzicie tą trasę? Ta trasa, moim zdaniem, jest najlepsza z tych czterech. Fajne trasy snowboardowe, można sobie fajnie pograć. Bo tutaj ogólnie w tej grze chodzi o coś innego, co nie? Tutaj jest jakaś wyprawa Shona White'a. Ja nie potrafię tego trochę ogarnąć, więc ja sobie tylko tak zjeżdżam, o tak jak teraz, jeżeli w ogóle w to gram, a raczej w to nie gram. Ajajaj, zginęliśmy. Ale prawie byśmy nam się udało przeżyć, więc dlatego spróbuję tak samo jeszcze raz. Się rozpędzić. Chyba, że
My wam mieliśmy już ten punkt, no to spoko. O, co to za rakieta jakaś tutaj? Muzyka też jest bardzo fajna w grze, jak słyszycie. Może ta gra się podobać. Zresztą dla fanów białego szaleństwa. Ładnie. O, tu jedziemy. Jedziemy w tą dziurkę. Boom! Fuck yeah! Dobra. Trzeba omijać. Tu jest jakaś... Boom! Yeah. Fajnie, fajnie. Ej, zrobimy coś takiego, patrzcie to. Patrzcie to. Trzymam śnieżkę. Musimy po jakiegoś kostka dogonić. Oblicie to. Widzieliście to? Patrzcie to. Przewrócimy się. No i musimy uciekać. Aby nas nie trafiono i nie trafiono nas. To szczęście. Jeszcze raz dostanie gościu. I dostał śnieżką. Jedziemy na dół. Jak widzicie, ta trasa jest najbardziej epicka. Fajnie mi się na lasce jedzie, powiem wam. I mamy chyba gostka gdzieś, co mi się wydawało. Jest gostek jakiś. Trafię tego gostka. Trafimy gościa? Tak jest! Oczywiście. Tu coś wygląda na jakąś jakby skocznię. Spoczko. Siach. Boom! Lecimy. O, tutaj to jest fajne, tutaj widzicie to lód. On pokazuje trasę, jaką można zjechać. Teoretycznie. A my już na samym dole, proszę państwa. Więc cóż, może tak szybko odcinka nie będę kończył. Bo trochę szybko. Uważajcie, porzucamy śnieżkami. Nie. Oj nie, anuluj. O, dobra, jednak będę kończył śnieżka, a więc trzymajcie się ziomki, na razie, cześć.